Cześć, witam Was na kanale Videoblog Tech. Wiecie, że generalnie ja nie zajmuję się ani mój kanał testami telefonów komórkowych, testami smartfonów, ale czasami przyjmę do testów coś, co wydaje mi się ciekawe, innowacyjne i inne niż wszystko. I tak się stało też w tym przypadku, moi drodzy. E, mamy dzisiaj test przedpremierowy w sumie, bo premiera tego smartfonu przypada na dzień jutrzejszy ogólnoświatowa. Doji V20, super pancerny, wytrzymały smartfon z podwójnym 5G. I wieloma bajerami, na którego test serdecznie Was zapraszam. Najpierw to, co otrzymamy w opakowaniu, jak już go zakupimy, na przykład w promocyjnej cenie, która będzie obowiązywała od poniedziałku do środy, ale o szczegółach na końcu. Mamy instrukcję obsługi, mamy kartę gwarancyjną, znajdziemy też szkło hartowane, zapasowe, bo jedne jest już fabrycznie założone na wyświetlaczu telefonu, jest ładowarka 33W. Kabelek USB typu C do tej ładowarki. Jest też przejściówka z USB typu C na USB 3.0. Jest kluczyk do naszego telefonu, taki plastikowy, śmieszny. Dwie ściereczki do wycierania ekranu przed instalacją hartowanego szkła tego dodatkowego. No i sam smartfon ładnie zapakowany który na żywo prezentuje się następująco. Dzisiaj będzie mało mnie, a więcej smartfona i moja opowieść o tym telefonie, łącznie ze zdjęciami, filmami, rzucaniem, topieniem tego telefonu, więc będzie się działo. W dzisiejszym filmie na końcu podsumujemy, czy warto, czy nie warto zakupić ten pancerny smartfon spełniający normy, nawet wojskowe, wszystkie normy plus wojskowe dla osób, które... Potrzebują takiego urządzenia, bo urządzenie waży sobie troszeczkę ponad 330 gramów, więc nie jest to mało. Ale zacznijmy od samego początku, czyli od wyglądu tego telefonu. W większości wykonany jest z włókna węglowego, prawdziwy... W większości wykonany jest z węglowego większość. W większości wykonane jest z włókna węglowego, prawdziwego włókna węglowego i aluminium. Spełnia wszystkie normy, to co Wam powiedziałem, jak IP68, IP69K, MIL-STD 810. Wytrzymuje temperatury od minus 50 do plus 70 stopni. W tych temperaturach pracuje normalnie. Z jego prawej strony znajdziemy dwa okrągłe przyciski do zwiększania i zmniejszania głośności. Pod spodem przycisk włączania i wyłączania telefonu, który jest jednocześnie czytnikiem linii papilarnych. Od spodu telefonu zaślepiony port USB typu C, gumową zaślepką uszczelniającą i obok głośnik oraz mikrofon. Głośnik jest stereo. Z lewej strony uniwersalne przyciski, do którego możemy przypisać trzy funkcje szybkiego dostępu, a powyżej slot na nasze karty. Smartfon obsługuje standard 5G, podwójny 5G, więc Możemy założyć tutaj dwie karty 5G i bez problemu na nich pracować, albo jedną kartę 5G i drugą kartę pamięci, jakbyśmy chcieli rozszerzyć pamięć naszego urządzenia. Wyświetlacz AMOLED E4 od Samsunga o przekątnej 6,43 cala, o rozdzielczości 2400 na 1800 pikseli, a proporcjach 20 na 9 i jasności aż 500 nitów, bardzo jasny wyświetlacz. Kontrast 80 000 do 1 i 16,7 miliona kolorów nam on potrafi wyświetlić. Przykryty jest szkłem Corning Gorilla Glass Odporny na upadki z wysokości do 180 cm. Drugi wyświetlacz, tak, bo ten smartfon jest o tyle ciekawy, że ma też drugi wyświetlacz na tyle koło aparatów. Ma on przekątną 1,05 Cala, jest dotykowy i potrafi nam wyświetlić godzinę, informacje o baterii, sterować multimediami i wykonywać szybkie połączenia. Jego wygląd, a raczej tło możemy sobie kustomizować w ustawieniach telefonu. A co w środku zapytacie? Procesor MediaTek Dimensity 700, 8 rdzeni, taktowanie do 2200 MHz, chłodzony trzyfazowym systemem chłodzenia. Mamy też 8 GB pamięci RAM i 256 GB powierzchni na nasze dane. Pamięć jest dosyć szybka, standard UFS 2.2. Telefon posiada NFC, posiada dual 5G, to co wam powiedziałem w obu slotach. GPS pracujący w standardzie GLONASS, Baidu, Galileo i GPS. Czytnik linii papieranych, dosyć szybki, naprawdę działa bardzo szybko w praktyce. Face ID, Bluetooth 5.1, szybkie WiFi AC. Więc tak naprawdę wszystkie bajery, które może mieć nowoczesny flagowiec, ten telefon posiada. Płynność działania. Pomimo tego, że ten Mediatek Diamond City 700 nie jest jakimś topowym procesorem, chociaż już występował w przyrodzie w różnych telefonach segmentu średniego, to płynność. Pracy na tym urządzeniu, przewijania, otwierania menu, chodzenia po menu, przeskakiwania pomiędzy aplikacjami zapisanymi w pamięci otwartymi, przerzuconymi w tło jest idealna praktycznie. Ani razu nie zdarzało mi się żadna ścinka, ani nic, co by uprzykrzało pracę z tym smartfonem. Świetnie również nadaje się do grania, a w benchmarku Antutu osiąga ponad 354 tysiące punktów, więc jest dosyć wydajnie. Menu i same ustawienia smartfona są dosyć bardzo rozbudowane. Znajdziemy tutaj praktycznie wszystkie funkcje, które są potrzebne do obsługi telefonu opartego na najnowszym Androidzie 11, bo taki jest tutaj zaimplementowany. Jest to pełny Android, łącznie ze sklepem Play, ze wszystkimi bajerami. Natomiast fabrycznie przyjeżdża do nas bardzo mało obciążony aplikacjami. Jest YouTube, jest Gmail, kilka potrzebnych aplikacji. Nie jest nic zainstalowane na siłę, jest praktycznie goły, czysty Android. Foto i wideo, bo to jest dosyć ciekawa sprawa w tym telefonie. Jak widzicie, z tyłu posiada taką dużą wyspę, na której są umieszczone trzy obiektywy, lampa błyskowa, wszystko koło tego małego wyświetlacza dotykowego. Czwarty. Aparat jest umieszczony z przodu, jest bardzo mały, ma przekonam tylko 2,4 mm. No i jest umieszczony w wyświetlaczu. Niektórym się to podoba, niektórym nie, no ale teraz mamy takie czasy, że ciężko znaleźć telefon z aparatem umieszczonym w innym miejscu. Nie ma typowego nocza na górze, jest tylko otwór w ekranie na ten właśnie przedni aparat. Ale po kolei zaczniemy od tyłu. Główny aparat ma 64 megapiksele. To dużo. Szeroki kąt ma 8 megapikseli i obejmuje nam 130 stopni pola widzenia. Przedni aparat ma również 8 megapikseli i jest na sensorze Samsunga. To czym wyróżnia się ten pancerny smartfon jest aparat oparty na matrycy Sony, który widzi w całkowitych ciemnościach. Nazywa się to Night Vision i tak naprawdę jest to podczerwień. Telefon doświetla nam sobie tutaj pole przed kamerą na dosyć Rozległym obszarze, i możemy bez jakiegokolwiek oświetlenia widzieć, co się dzieje przed nami. Wspaniała rzecz, jak zgubimy klucze, i nie mamy sobie czym przyświecić, albo nie chcemy włączać latarki w naszym smartfonie, to wtedy można skorzystać z tego właśnie widzącego w nocy aparatu. Można również za jego pomocą wykonywać zdjęcia nocne. Niestety nie można nagrywać filmów w wideo w tym trybie. Co do samej jakości tych wszystkich soczewek i obiektywów jest dobrze. Nie jest rewelacyjnie, bo nawet ta 64 megapikselowa matryca, robiąc zdjęcie w dosyć dużym rozmiarze, bo czasami zajmują nawet po 12 MB jedno zdjęcie, ale wracając do tej głównej matrycy. Na wyświetlaczu porzucają na komputer na pełnym ekranie wyglądają pięknie, natomiast jak zrobimy sobie już powiększenie do rozmiaru 1 do 1 zdjęcia, to niestety już widać rozmycia, już widać pikselozę. Natomiast tak duże zdjęcia, nie wiem, czy ktoś będzie będzie wykorzystywał w naturze, więc tak naprawdę jeżeli sobie je, je zmniejszymy do rozmiaru 2K, to wyglądają idealnie i perfekcyjnie na naszym monitorze i z takich zdjęć jak najbardziej już można sobie nawet robić odbitki. Nie jest to smartfon fotograficzny, te wszystkie aparaty są jakby dodatkiem do tego pancernego telefonu, którego właśnie rolą jest bycie tak niezniszczalnym. No przesadzam, ale ciężko go naprawdę zniszczyć. Więc wszystkie zdjęcia, nie wiem, jak zabieramy taki smartfon na plac budowy, na jakąś wycieczkę, w góry, gdzie boimy się, że nam się uszkodzi normalny smartfon, jak najbardziej wyjdą OK. Po zmniejszeniu wyglądają super na ekranie naszego monitora. Bardzo fajnie wyglądają selfie z tej 8-megapikselowej samsungowskiej matrycy. Jedyna rzecz, która mnie tutaj uderzyła, to to, że smartfon robi zdjęcia w proporcjach 4x3. Można zmienić na 16 na 9 ale wtedy mamy do dyspozycji tylko matryce, tylko rozmiar zdjęcia o wielkości 1 megapiksela, więc troszkę mało. Natomiast w pozostałych wszystkich trybach robi w proporcjach 4x3. Ale możliwe, że w najbliższych aktualizacjach oprogramowania producent to poprawi, bo z przyjemnością tutaj widziałbym możliwość użycia proporcji 16 na 9 przy robieniu zdjęć i nagrywaniu filmów. Bateria to jest bardzo mocna strona tego smartfona. Ma pojemność 6000 mAh. To jest naprawdę dużo, szczególnie że. Oszczędzanie energią i zarządzanie energią w tym smartfonie jest bardzo pozytywne. Przy normalnym użytkowaniu kilkanaście minut rozmowy, kilka SMS-ów, kilka MMS-ów, trochę internetu, trochę YouTube'a, trochę Discord'a, trochę Gmail'a wytrzymuje do 5 dni, cztery, pięć dni bez wyłączania na noc, non-stop, pracuje bez problemu. Lubiłem test oglądania, oglądania. Włączyłem YouTube'a, e, zapętliłem jeden film w rozdzielczości 4, 2K, przepraszam, w rozdzielczości 2K. I odtwarzał ten film przez ponad 20 godzin, dokładnie 21 chyba godzin. Ten YouTube non stop pracował, dopóki bateria się nie wyczerpała, ale też nie całkiem zeszła do 10%, więc bardzo pozytywny wynik. W trybie czuwania, czyli w trybie takim jakby telefonu zapasowego wytrzyma nam do 18 dni, gdzieś tam leżąc w sowku w samochodzie albo w plecaku jako telefon zapasowy, tak zwany awaryjny. Ładuje się za pomocą tej szybkiej, nie najszybszej, ale szybkiej, czyli 3 watowej ładowarki. Do pełna od zera od wyłączenia do pełna w około 2 godziny i 20 minut. Nie jest to mało. Nie jest to szybki czas ładowania, ale bateria też jest dosyć pojemna. Można go też ładować bezprzewodowo. Bezprzewodowa moc ładowania maksymalna to jest 15 W. To teraz go Utopmy najpierw, moi drodzy. Telefon jest w stanie wytrzymać w pełnym zanurzeniu do głębokości około 2 metrów przez 30 minut, więc spokojnie możemy go zabrać na basen, na pływanie, na wakacje, na jezioro i pływać z nim, robić zdjęcia podwodne, bo ma specjalny tryb do robienia zdjęć pod wodą. Wtedy dotykowy wyświetlacz się wyłącza, a sterujemy aparatem za pomocą przycisków z boku telefonu. Więc, skoro utopienie wytrzymuje przez 30 minut, to spokojnie również po jakimkolwiek deszczu czy też śniegu możemy z nim biegać. Teraz zobaczmy jak będzie z kwestią upadków na beton, no, czy wytrzyma. Mam nadzieję, że tak. Z racji wiatru nie będę daleko wychodził, bo wieje strasznie. Sprawdźmy go. Zwykła sytuacja, trzymam go w ręku i mi wypada. Cały Tylny ekran Również cały Tutaj się obtarł z tej strony Nie wiem czy to będzie widać Tu jest obtarcie A to w zasadzie brutalnie obtarcie I tutaj jest Czerwek na gumie I tak naprawdę tyle Więc zakładamy, że, że działa bez problemu I że wytrzyma tą próbę To wróćmy do studia bo zimno i tym oto sposobem, moi drodzy, daliśmy do końca tej recenzji telefonu do GV20 w teście przedpremierowym. Moi drodzy, plusy i minusy. Ocenie będzie na końcu, o konkursach, różnych rzeczach też będzie za chwileczkę, więc pozostańcie ze mną jeszcze do końca. Plusy. Naprawdę wytrzymały, pancerny smartfon. Świetny telefon, praktycznie w takich warunkach nie do zniszczenia. Bardzo płynnie pracujący telefon, pomimo tego, że ten co nie jest najszybszy, ale jest... Z powyżej średniej wydajności procesorów w aktualnych smartfonach, więc daje sobie doskonale z tym smartfonem. Doskonale płynnie pracuje ten smartfon, więc tego mu nie mogę odmówić. Świetna, naprawdę świetna, rewelacyjna bateria, co w tych czasach rzadko się zdarza, bo przeważnie najnowsze smartfony wytrzymają, wytrzymują dzień, może maksymalnie do dwóch dni. Natomiast tutaj e, do pięciu dni non-stop używania telefonu. Możemy go wziąć na weekend moi dozy bez ładowarki i spokojnie wrócimy. Jeszcze nam zostanie do trzech dni pracy na baterii. Podwójny 5G. To się na pewno rzadko zdarza, że w telefonie w tym budżecie mamy 5G, a tutaj jeszcze mamy podwójne. Szybkie Wi-Fi i nocna kamera naprawdę świetna sprawa. Trzyma się go dosyć wygodnie, bo z boku jest tak lekko wyprofilowany, akurat na nasze palce. Natomiast przechodząc do WAT. po pierwsze waga. No telefon pancerny musi ważyć. Ten też waży. Ja do tej pory myślałem, że mój Note 10 plus jest ciężkim telefonem, ale jak wziąłem ten do ręki, to stwierdziłem, że Note to jest piórko. Więc do wagi się na pewno trzeba przyzwyczaić. Ja się przyzwyczaiłem do niego, przyzwyczajałem do niego przez kilka dni. Jak nie mamy paska w spodniach, to nam po prostu spodnie spadną, jak wsadzimy go do kieszeni. Ale to nie jest tak do końca wada, bo to jest telefon pancerny przeznaczony do specjalnych zadań. Więc musi swoje ważyć, żeby ochronić się przed zniszczeniem. I żeby bateria była pojemna, a naprawdę jest. I druga wada troszkę niedopracowane niektóre części oprogramowania tego telefonu, tak jak na przykład informacje o baterii. Nie podaje, które aplikacje pobierają ile baterii. Nie wyświetla po prostu, nie loguje sobie tych danych, więc to jest do poprawienia softem w najbliższym czasie. Myślę, że producent to zrobi, bo to naprawdę funkcja, którą ja lubię obserwować i patrzeć, co mi zjada akumulator. I trzecia wada chociaż nie do końca. Jakość tej 64-megapikselowej matrycy pozostawia troszeczkę do życzenia. Szczerze mówiąc liczyłem na więcej przy tak dużej ilości pikseli. Nie jest to smartfon fotograficzny, więc nie nastawiałem się na to, że będzie robił zdjęcia tak dobre jak, nie wiem, jak Samsung czy Apple, natomiast no, liczę na troszkę więcej. Natomiast jeżeli nie wykorzystujemy tej pełnej rozdzielczości i sobie skropujemy to zdjęcie, zmniejszymy je, nie skropujemy, ale zmniejszymy je, to ta jakość nawet w rozdzielczości 2K czy też 4K będzie jak najbardziej wystarczająca i zadowalająca, nawet żeby sobie porobić zdjęcia z wycieczki i nie czuć się rozczarowanym jakością tych zdjęć. Reasumując, otrzymuję ode mnie moją rekomendację, yy, bo to naprawdę świetny smartfon. Jak ktoś szuka takiego pancernego smartfona, to teraz, moi drodzy, kilka informacji, które chcę Wam przekazać. Po pierwsze, tak jak wam powiedziałem, sprzedaż zaczyna się od jutra, od godziny prawdopodobnie 9 rano, rano czasu polskiego. Pod filmem znajdziecie link do ceny promocyjnej, która będzie obowiązywała przez dwa dni. Teoretycznie, ten smartfon w normalnej cenie powinien kosztować około 2000 zł, a z linku pod filmem jesteście w stanie go kupić za około 1200-1300 zł, w zależności od kursu dolara, tak mniej więcej będzie koszt tego smartfonu. Dodatkowo też znajdziecie link do giveaway'a. Będzie można wygrać taki smartfon, więc warto myślę wziąć udział, bo nuż Wam się uda i wygracie ten telefon na własność. O tym do tyle moi drodzy. Pod filmem też znajdziecie link do pełnej specyfikacji tego telefonu razem ze wszystkimi jego future'ami i bajerami. Mam nadzieję, że... Ten test troszkę nietypowy na moim kanale, ale skoro zajmuję się ogólnie pojętą technologią, to czasem taki test nietypowego właśnie, tak jak teraz smartfonu może pojawić się na moim kanale. Dajcie mi znać, co o nim myślicie, czy Wam się podobała moja recenzja tego smartfonu i czy Wam sam smartfon się podoba, bo ja zważywszy na to, że pracuję nad projektem, o którym na razie nie mogę Wam nic więcej powiedzieć. Zdecydowanie chyba skuszę się na jego zakup, bo naprawdę przyda mi się w tym, co robię dla Was i co za jakiś czas ujrzy światło dzienne. Na razie tyle, nie będę zdradzał więcej szczegółów. I no cóż, do zobaczenia. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i pozdrawiam Was. Video Blog tech, Cześć!